Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Afera Żelazo była jedną z największych afer, która wstrząsnęła wewnętrznymi strukturami władzy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Były, bez przesady można powiedzieć, że były w nią zamieszane najważniejsze osoby w państwie, zarówno w momencie jej wybuchu, jak i w latach ją poprzedzających, w latach 70. Osoby, które decydowały o funkcjonowaniu struktur aparatu bezpieczeństwa. Jednym z ciekawszych materiałów, które znajdują się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej dokumentującym aferę Żelazo, są między innymi albumy zdjęć, albumy przedstawiające przedmioty, które zostały odnalezione w trakcie czynności dochodzeniowo-śledczych dokumentujących całą aferę. Oczywiście same te precjoza, które tutaj pokazujemy, nie zostały przekazane do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dysponujemy tylko wykazami przejętych kosztowności, a także właśnie fotografiami, które miały udokumentować wartość poszczególnych przedmiotów. W naszym archiwum zachowały się też mikrofilmy dokumentujące agenturalną współpracę z wywiadem PRL braci Janoszów, czyli tych głównych przestępców odpowiedzialnych za aferę Żelazo i za pozyskiwanie w przestępczy sposób tych dokumentów. Mało jednak kto wie, że jeden z braci Janoszów związki z MSW, czy raczej z Urzędem Bezpieczeństwa, miał już dużo wcześniej. Otóż w 1952 roku starał się o przyjęcie do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. On od razu złożył podanie o przyjęcie do szkoły oficerskiej MBP, co było rzadkością. Jednak do szkoły oficerskiej wysyłano funkcjonariuszy, którzy już służyli w resorcie. Byli przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu przeszkoleni. To był jakby kolejny etap kariery. Natomiast no tutaj jeden z braci Janoszów, udało mu się od razu złożyć podanie. Najprawdopodobniej był przez kogoś poinstruowany, żeby od razu napisał podanie o przyjęcie do szkoły oficerskiej. No i tutaj właśnie mamy to podanie adresowane do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Personalnego w Katowicach. I możemy w nim przeczytać m.in. ja niżej podpisany zwracam się z prośbą do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego o przyjęcie mnie na szkołę oficerską. Bardzo ciekawa jest motywacja. Prośbę swą motywuję, iż pragnę stać na straży demokracji, pokoju i być wiernym i niezawodnym synem dla naszej ukochanej Polski Ludowej. Chcę budować zręby socjalizmu i wiernie strzec naszych wspaniałych osiągnięć i przyczyniać się do utrwalenia komunizmu na całym świecie. Afera Żelazo, choć dotyczy operacji z 1971 roku, została ujawniona w roku 1984, a opinia publiczna dowiedziała się o niej dopiero po upadku komunizmu. Jak złote precjoza, których zdjęcia Państwu pokazujemy, trafiły do Polski? Kto i dlaczego je przywiózł oraz co się z nimi stało? W latach 60. na zachód uciekło trzech braci Janoszów. Przed wyjazdem z Polski Mieczysław był prokuratorem w Jeleniej Górze i Wrocławiu, a Jan i Kazimierz prowadzili hutę szkła w Cieplicach. Gdy osiedli na zachodzie, zostali zwerbowani przez PRL-owski kontrwywiad. Bracia Janoszowie znaleźli się na zachodzie, ponieważ uciekli podczas wycieczki samochodowej zorganizowanej na zachód do Paryża. Znaleźli się na terenie Niemiec, tam mieli, że tak powiem, dosyć dużo różnych przygód, ich drogi się rozeszły, ale w pewnym momencie zaangażowali się w prowadzenie barów w Hamburgu, mieście portowym. To były takie bary różnej kategorii, to znaczy jedna jakaś taka bardziej luksusowa restauracja, natomiast część to takie typowe spelunki portowe. I od tego to się mniej więcej zaczynało. Natomiast prowadząc tego typu działalność, zaangażowali się również w sprawy związane z paserstwem, przemytem i różnego rodzaju nielegalną działalnością. Tam jeszcze dochodzi prostytucja, czyli w zasadzie w ich przypadku sutenerstwo i tak dalej. Natomiast do tego dochodzą też napady, ponieważ Mieczysław Janosz uczestniczył w takim napadzie i musiał potem uciekać z Niemiec do PRL-u.
Także ta działalność, że tak powiem, była zakrojona na dosyć szeroką skalę i w gruncie rzeczy nawet MSW do końca nie wiedziało, co oni tam realnie robili. MSW wiedziało jednak na pewno, że w napadzie na bank pięcioosobowej bandy kierowanej przez Mieczysława Janosza zastrzelony został kasjer. Pisały o tym niemieckie gazety. Mieczysław musiał uciec z RFN, ale jego bracia zostali, choć w tych okolicznościach pożytku z nich MSW miało coraz mniej. A wcześniej, prowadząc bary, dostarczyli PRL-owskim służbom wielu wartościowych informacji, m.in. demaskując zachodnich szpiegów. Wykorzystywani mieli być także do zadań likwidacyjnych, czyli zabójstw. Przestępcza działalność Janoszów przynosiła im duże zyski. Z czasem Kazimierz, według MSW najbardziej aktywny i bezwzględny z trójki rodzeństwa, w porozumieniu z oficerami wywiadu założył firmę działającą w branży jubilerskiej. Formalnie kierował nią obywatel RFN. Działała legalnie, a na boku Janosz pomnażał majątek, na przykład dokonując fikcyjnych włamań do jubilerów. Połowę towaru zabierał on, a połowę brali właściciele, którzy dostawali też pieniądze od ubezpieczycieli. Mimo że interes kwitł, Kazimierz Janosz wolał wrócić do Polski. Zaproponował funkcjonariuszom operację, której nadano kryptonim Żelazo. W zamian za umożliwienie mu powrotu do kraju z całym zgromadzonym majątkiem, połowę obiecał oddać oficerom MSW. Tuż przed ewakuacją pobrał z wielu hurtowni oraz firm złoto, biżuterię i luksusowe towary, za które miał zapłacić w ciągu kilku dni. Zamiast tego uciekł z łupem do Polski. Uprzedzeni funkcjonariusze wywiadu zabezpieczyli całą akcję. Została przeprowadzona w maju 1971 roku. Złoto i kosztowności Kazimierz Janosz ukrył w samochodzie osobowym, który uginał się pod drogocennym ciężarem. Osłaniany przez MSW bez kontroli celnej przekroczył granicę PRL. Tam czekał już na niego oficer wywiadu major Marek Strzemień. Pomógł on wyciągnąć żelazo, czyli złoty łup ze skrytek, zapakował wszystko do walizek i zawiózł do Warszawy, gdzie miał nastąpić podział. Pozostałą część majątku, w większości produkty luksusowe, Janusz przewiózł do Polski koleją w kontenerach i wagonach towarowych. Łup dzielono na raty, to znaczy najważniejszą część z tego majątku podzielono około tydzień po tym, jak Kazimierz Janosz przywiózł je do kraju. Podział odbywał się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na ulicy Rakowieckiej. Po prostu tam w pokoju, że tak powiem, rozrzucono część tego majątku na stole i tam dzielono, że tak powiem, na oko, bez żadnego ważenia. To, zdaje się, nie zostało w żaden sposób porządnie zinwentaryzowane. No i podział miał być pół na pół, ale w praktyce MSW postanowiło, że tak powiem, oszukać swoich agentów i tak naprawdę wzięli więcej. Potem jeszcze podzielono między innymi taki majątek, który przyjechał w wagonie kolejowym. Tam były różnego rodzaju wyroby skórzane na przykład, żyletki, jakieś takie towary deficytowe. I tutaj także częściowo, że tak powiem, materiały te wzięło MSW, a częściowo zalegalizowano je, ponieważ one były sprowadzone bez cła, po to, żeby agent mógł je sprzedać już tutaj po prostu w kraju. Natomiast nie wszystko mu umożliwiono, nie umożliwiono mu sprzedaży absolutnie wszystkiego, w związku z czym on częściowo handlował tym na czarnym rynku. No i dzięki temu Kazimierz Janosz też był w stanie sobie tam wybudować restaurację w Bielsku Białej i prowadzić działalność gospodarczą, taką dosyć też specyficzną. Władze były dumne z ukradzionych na Zachodzie kosztowności. Jak zeznawali potem funkcjonariusze, wielu dygnitarzy przychodziło i oglądało niezwykły urobek wywiadu. Część tego urobku w formie prezentów czy nagród trafiła do zasłużonych działaczy i działaczek. Z Janoszami służby nadal utrzymywały kontakt. W drugiej połowie lat 70. proponowano nawet zamieszkałemu w Niemczech Janowi bliżej niesprecyzowane zlecenie zamachu na Adama Michnika, którego nie wykonał. Problemy braci zaczęły się, gdy ekipa Edwarda Gierka straciła władzę. W 1984 roku do szefa MSW generała Czesława Kiszczaka zgłosił się Mieczysław Janosz. Zażądał uwolnienia brata Kazimierza, aresztowanego za nielegalny handel alkoholem. W razie niespełnienia żądania groził, że opowie o współpracy rodzeństwa z polskim wywiadem. Po tej wizycie generał Kiszczak powołał resortową komisję do wyjaśnienia sprawy. Na jej czele stanął generał Władysław Pożoga, wiceminister spraw wewnętrznych nadzorujący wywiad i kontrwywiad. Najwięcej zastrzeżeń komisja miała do generała Mirosława Milewskiego, który wedle ustaleń na każdym etapie, najpierw jako szef Departamentu I MSW, a potem wiceminister spraw wewnętrznych, organizował, nadzorował operację Żelazo i kierował nią. Pan Milewski mnie zaskoczył, mówił na ten temat niechętnie. W końcu oświadczył, że żadnych informacji, żadnych odpowiedzi na moje pytania nie udzieli, że sprawę zabierze do grobu. Kiszczak martwił się, że generał Milewski nie chciał mówić o operacji Żelazo, ale tak naprawdę było mu to na rękę. Dzięki aferze pozbył się konkurenta, członka biura politycznego PZPR, który został usunięty z partii. Partyjną naganę dostał jeszcze pełniący w 1971 roku funkcję szefa MSW Franciszek Szlachcic. W podobny sposób ukarano też oficerów wywiadu. Przed sądem nikt jednak nie stanął.
Po upadku komunizmu generała Milewskiego aresztowano, ale na krótko. Z powodu przedawnienia postępowanie zostało umorzone. Podstawowy problem, jaki tu był, to był taki, że w gruncie rzeczy my dzisiaj nie wiemy, ile tak naprawdę tego majątku tutaj przyjechało, ile z tego zostało jeszcze wzięte przez funkcjonariuszy, przez działaczy partyjnych, którzy też tam zostali o tej sprawie poinformowani i mogli sobie pewne rzeczy wybierać. W związku z czym my tak na dobrą sprawę tego dzisiaj nie wiemy. I no, szacunki są tak zróżnicowane, że z jednej strony pojawia się liczba 50-60 kg tych, nazwijmy to ogólnie, złotych wyrobów, wyrobów jubilerskich i tak dalej, ale pojawia się też liczba 200 kg. Po prostu bracia twierdzi, że tego towaru było dwa razy więcej niż funkcjonariusze, a funkcjonariusze jeszcze dodatkowo zaniżali tę sumę. Także w gruncie rzeczy to jest pytanie właściwie, na które się nie da dziś odpowiedzieć. W tej sprawie pewne jest jednak to, że funkcjonariusze wywiadu PRL za zgodą przełożonych współpracowali z gangsterami. Państwo przejęło tylko niewielką część wwiezionych przez nich do Polski precjozów, a gdzieś w MSW zniknęło co najmniej kilkadziesiąt kilogramów złota i kosztowności.